Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. W połowie maja karetka, która przez 12 lat służyła raciborskiej lecznicy, została przekazana parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Żurawinie. Następnie tamtejszy Caritas doposażył ambulans i przekazał go za naszą wschodnią granicę. Powiat raciborski w tej kadencji doposażył przy współudziale wielu firm, instytucji, również firm prywatnych, nasz raciborski szpital. Dzisiaj mamy na stanie 11 karetek, 4 kompleksowo nowe. Ta oczywiście starszy eksponat, ale jeszcze sprawny, będzie, myślę, służył właśnie mieszkańcom Ukrainy. Chcieliśmy go dzisiaj symbolicznie przekazać. Możemy sobie na to pozwolić, bo chcemy wesprzeć właśnie tych naszych partnerów, jeśli chodzi o Ukrainę. Kluczyki do ambulansu odebrał ksiądz dr Cezary Chwilczyński, koordynator pomocy medycznej dla Ukrainy. Jak zapewniał, w konwoju medycznym, który ostatecznie trafił do Iwano-Frankowska, znalazły się także liczne sprzęty medyczne. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu świętowała Dzień Strażaka na Zamku Piastowskim. Pod koniec maja zorganizowano oficjalne obchody, podczas których wyróżniono i nagrodzono pożarników. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych oraz samorządowcy, którzy chętnie wspierają działalność lokalnej komendy. Samorząd, myślę, to nieodzowna współpraca pomiędzy tymi służbami mundurowymi. Dzisiaj Straż Pożarna, podkreślałem to podczas swojego wystąpienia, jak ważną rolę pełnią właśnie strażacy, w naszym przypadku poprzez współpracę, jeśli chodzi o nasze Biuro Zarządzania Kryzysowego. Tutaj jako szef obrony cywilnej współpracujemy na tej płaszczyźnie właśnie ze strażakami, w której to jednostce znajduje się to nasze biuro i dzięki temu ta koordynacja na terenie powiatu jest lepsza. Goście biorący udział w uroczystości podkreślali także znaczenie Państwowej Straży Pożarnej dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Warto dodać, że również dzieci doceniły służbę strażaków, biorąc udział w zorganizowanym przez raciborską jednostkę konkursie plastycznym, a obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia nagród najmłodszym. Na dzień przed świętem najmłodszych na Zamku Piastowskim zorganizowano Powiatowy Dzień Dziecka. Jego celem było wspólne świętowanie i integracja. Tak długo byliśmy już w domach. Chcieliśmy, aby to święto dzieci było dla wszystkich. Chcieliśmy, aby wyszły i zobaczyły trochę świat. Bo myślę, że wiele z nich nie byłyby tu na zamku. Taka okazja, aby ich pokazać, aby im pozwolić być królami, księżniczkami, aby mogły razem z nami się bawić, ale również, żeby czuły się po prostu ważne. Dzień Dziecka po raz pierwszy przygotowaliśmy w takiej formule. Zależy nam bardzo, żeby pokazać to, że zamek jest miejscem, które kładzie nacisk na integrację, bo możemy razem więcej. Myślę, że jest to fajna inicjatywa, przede wszystkim łączenia atrakcji dla wszystkich naszych dzieciaków. To są dzieci powiatowe, nie tylko, bo również spoza powiatu do nas przyjechały, ale przede wszystkim dla wszystkich dzieci z naszego powiatu, niezależnie od szkoły, pod kogo podlega. Chcemy tutaj dzisiaj stworzyć takie warunki, żeby faktycznie poczuć i zorganizować Powiatowy Dzień Dziecka. W programie wydarzenia znalazły się gry i zabawy przygotowane przez podopiecznych placówki dla niesłyszących oraz poczęstunek ufundowany przez spółkę Eko Okna. 24 czerwca startuje wyjątkowe wydarzenie. Festiwal Krainy Górnej Odry odbywać się będzie na terenie wielu miast i gmin subregionu zachodniego. W naszym powiecie okazja do zabawy będzie w Raciborzu, Chałupkach czy Turzu. W sobotę 25 czerwca z Raciborza wystartują pływadła, a na Zamku Piastowskim w Raciborzu wystąpią Molly Malons, Kabaret Chyba i Teresa Werner. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronach powiatu raciborskiego.